Ale teraz na sam koniec zagramy wiązankę, naszą nową wiązankę melodii, która już wiemy, że bardzo się podoba i na pewno jesteśmy przekonani, że się spodoba. Mówimy to z pełnym przekonaniem, ponieważ już dzisiaj zagraliśmy w kościele po mszy wiązankę polskich pieśni patriotycznych. Chcemy w ten sposób uczcić i stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i zbliżające się święto Konstytucji 3 maja.